Proszę Państwa, kiedy mówimy o porównaniu z miesiącami, to może spróbujmy przypomnieć, jakich porównań tutaj dokonać można. A więc czerwiec i październik 56, grudzień 1970, sierpień 1980. Czerwiec 76 myślę, że warto wyłączyć ze względu na jego specyfikę, krótkotrwałość. Wydaje mi się, że istnieje problem marca, polega na tym, iż jest to też wydarzenie szalenie wielowątkowe. Od pozostałych miesięcy, może z wyjątkiem właśnie października 56, marzec wyróżnia się tym, iż się toczy na wielu planach jednocześnie. Równolegle toczy się walka studentów, walka w obrębie aparatu partyjnego, toczy się czystka antysemicka i towarzysząca jej kampania prasowa i w innych mediach. Każdy z tych, że tak powiem, obszarów jest właściwie osobną odsłoną, gdzie się toczą wydarzenia według własnej logiki, na nieco innym polu i oczywiście te wszystkie plany na siebie oddziaływują, ale w gruncie rzeczy każdy z nich można rozpatrywać osobno, pisać jakby osobną monografię tego ruchu. Kiedy zastanawiamy się nad innymi wydarzeniami, innymi przełomami, trzeba powiedzieć, że marzec wyróżnia się specyfiką przyczyn. Tu są odrębne od większości innych kryzysów przyczyny nieekonomiczne. Nie ma elementów ekonomicznych u genezy tego ruchu. Są to przyczyny, że tak powiem, związane ze sferą nadbudowy raczej. Przyczyny ideowe, przyczyny moralne. Nie ma tego elementu ekonomicznego. Marzec w związku ze swoim charakterem studencko-inteligenckim wnosi inne formy walki niż bunty robotnicze. Wnosi też specyficzny klimat ideowy, właśnie odwołujący się do wartości lewicowych. Tym samym jakby wydaje się, że w znacznym stopniu przypomina pewien nurt roku 56. To jest cały ogromny nurt poczynań, które zarówno pod względem programowym, jak i pod względem form organizacyjnych w jakimś stopniu ten marzec przypominają. Oczywiście jest pytanie, na ile, że tak powiem, uczestnicy ruchu marcowego pamiętali i cokolwiek świadomie naśladowali. Ja bym był pod tym względem dosyć sceptyczny, ale wydaje mi się, że być może jest to specyfika ruchu studenckiego, być może jest to coś w klimacie ideowym, a być może są też kwestie podpowiedzi co do na przykład jak strajkować, czy jak robić wiec studencki ze strony niektórych starszych kolegów. Rzecz jest do badania dalszego. Marzec wydaje mi się, że jest nie tylko w sensie czasowym bardzo bliski grudnia roku 70. Mimo że ten, prawda, oba te wystąpienia mają specyfikę odrębną socjologiczną. Pierwszy jest raczej studencki przede wszystkim, drugi jest przede wszystkim robotniczy. To jednak zauważa się pewne podobieństwa. Po pierwsze, oba te bunty wykonało to samo pokolenie. Pokolenie młodzieży, bo przecież grudzień to jest bunt młodzieży robotniczej przede wszystkim. Pokolenie młodzieży dorastającej w Polsce Gomułki, nie pamiętające wojny, w zasadzie nie pamiętające również stalinizmu, wychowane w latach tak zwanej małej stabilizacji, ze wszystkimi cechami, które ten okres wprowadzał do umysłów, a o czym czasem się zapomina. To znaczy, że po pierwsze władza jednak nie ucieka się do terroru, że istnieje jakaś tam ograniczona praworządność, że istnieje, że tak powiem, pewne reguły gry w tym systemie, że, no, że ci komuniści to są jednak nasi komuniści, tacy tam ma się różne pretensje, ale nikt nie mówi, że to są sowieccy agenci. Nikt takich pojęć nie posługuje, takimi pojęciami się wtedy nie posługiwał i tak na ogół nie myślano, prawda? I nagle w związku z tym reakcja władzy w marcu wobec studentów, a w grudniu wobec robotników jest przyjęta w sposób niesłychanie, właściwie taki nieoczekiwany. To jest szok. że ta władza może tak reagować. Gdyby, prawda, była świadomość, że ta władza jest taka, jaka powiedzmy była przed rokiem 56, szoku by nie było, bo tam po władzy się niczego nie spodziewano dobrego, prawda. Wiadomo, są inne reguły gry. W czasach gomułkowskich, czasach małej stabilizacji, do takich rzeczy, do jakich dojdzie w marcu czy potem w grudniu, właściwie nie dochodziło, do takiej brutalności nie dochodziło. W związku z tym istniał element szoku. To jest bardzo charakterystyczne dla obu tych wystąpień, że ich uczestnicy są zszokowani reakcją, na jaką natrafili. Proszę Państwa, rzeczywiście marzec, jak powiedziałem, toczy się w kilku odsłonach. Jego specyfiką jest to, iż tylko w tym okresie, tylko w tym jednym polskim miesiącu mamy do czynienia z nakładaniem się buntu społecznego na bardzo głęboki konflikt w aparacie władzy i konfliktowi społecznemu, temu oddolnemu, towarzyszy bardzo silny, że tak powiem, wstrząsy w najszerzej pojętym aparacie władzy. Trzeba by pamiętać, że marzec 68 jest tym momentem, który może nie jest to wyłącznie moment czystki i tej walki, o której profesor Kieres wspominał, młodych działaczy, prawda, partyjnych, którzy uderzają w posady swoich starszych współtowarzyszy, prawda, i zajmują ich pozycje, ale to jest moment najważniejszy. W gruncie rzeczy ta zmiana pokoleniowa w partii dokonuje się głównie w roku 68. Oczywiście zaczyna się przed 68, kończy się właściwie po grudniu, ale to są, że tak powiem, jeżeli byśmy próbowali zrobić taki wykres, to by się okazało, że ten 68 rok to jest ten szczytowy okres zmian, prawda? Przypomnę tylko, że w samym, że tak powiem, establishmencie najwyższym w Warszawie do września 68 roku wymieniono 774 osoby na kierowniczych stanowiskach, na wyższych kierowniczych stanowiskach, w tym 133 dyrektorów departamentów w ministerstwach. To pokazuje skalę tej rewolucji personalnej. To ma też swoje znaczenie, a nie wiemy, być może z Państwa referatów się dowiemy, jak ta skala zmian wyglądała na prowincji, bo tego nikt porządnie nie zbadał. Przypuszczam, że była podobna, porównywalna i okaże się, że te zmiany były ogromne rzeczywiście. Marzec 68 tak naprawdę ukształtował pokolenie partii rządzącej na długie lata. W gruncie rzeczy kolejna zmiana personalna będzie się dokonywać dopiero 80-81 i też nie będzie aż tak głęboka, myślę. To między innymi było powodem, dla którego władze bardzo długo, bo aż do 60, do lat 80. właściwie nie były skłonne do jakichkolwiek rewizji ocen marca 68, tak jak się kajano za grudzień, kajano się, prawda, za inne różne akty przemocy i tłumienia. Tak, marzec był właściwie z tego wyłączony. Bardzo późno władza tutaj dokonywała jakichś przewartościowań, bo to był okres, kiedy nastąpił ten chrzest. Marzec ma swoją specyfikę organizacyjno-ideową. Po pierwsze, jest to bunt, u którego zarania, czy przed którego powstaniem istnieje zalążek jakby ośrodka fermentu. Nie we wszystkich polskich, prawda, miesiącach tak było. Na ogół bunty robotnicze, wyjąwszy sierpień, zaczynają się spontanicznie, ad hoc. Nie jest tak, że w momencie rozpoczęcia protestu istnieje jakaś grupa przywódcza. Marzec jest okresem, jest miesiącem, gdzie grupa przywódcza, przynajmniej w Warszawie, istnieje wcześniej. Można się oczywiście spierać, w jakim stopniu ona jest przywódcza, ale bez wątpienia stanowi zapalnik wybuchu. Myślę oczywiście o grupie komandosów, w szerszym mierze także o grupie literatów, tych literatów, którzy z partią toczą, prawda, konflikt o swobody twórcze, o swobody demokratyczne i są głównymi bohaterami słynnego zebrania Związku Literatów 29 lutego. Ta grupa przywódcza, trzeba powiedzieć, odegra istotną rolę w momencie wybuchu. Natomiast już kilka dni potem traci to przywództwo. To też jest charakterystyczne. Ten ruch Podobnie zresztą jak ruchy społeczne w grudniu na przykład, osiągnie własną dynamikę. To samo będzie w październiku. Osiągnie własną dynamikę, wcześniej znaczy, i zacznie wyłaniać nowych przywódców. W tym wypadku mamy oczywiście do czynienia z ingerencją władz bezpieczeństwa w tą, że tak powiem, elitę przywódczą, bo ci, którzy uczestniczyli w tym zapłonie, zostali na ogół aresztowani. Ale nawet ci, którzy nie zostaną z jakichś przyczyn aresztowani, w następnych miesiącach jakby z tego szczytu, że tak powiem, organizacyjnego tego ruchu, zejdą na szerszą płaszczyznę, nie wiem, Teresa Bogucka, Jan Lityński, oni będą aresztowani później, będą jeszcze przez kilkanaście dni uczestnikami tego ruchu na uniwersytecie, ale w zasadzie już na wydziałach tylko. Ten masowy ruch spowoduje, że tak powiem, wyłanianie nowych przywódców. Mechanizmu wyłaniania tych przywódców my niestety nie znamy, tak samo jak przy grudniu. Bardzo mało o tym wiemy. Jak to było, że ktoś stał się przywódcą wydziałowym? Czy trwał jako ten przywódca, czy następowały zmiany? O tym bardzo mało wiemy, a rzecz jest oczywiście bardzo interesująca jako badanie ruchu masowego. Ci nowi przywódcy się wyłaniają, oni prowadzą ten ruch w zasadzie do końca, w końcu też są aresztowani na ogół. Pojawiają się nowe osoby i właściwie ten ruch się toczy w coraz mniejszych formach bardzo długo. Bo, żeby już potem do tego wątku nie wracać, on właściwie należy do bilansu, czy do zakończenia. Marzec jest też takim miesiącem, może bardziej nawet niż grudzień na przykład, a może trochę właśnie tak znowu jak październik, gdzie już ruch zostaje jakby stłumiony, ale właśnie ta warstwa, spora nawet, aktywistów, byśmy powiedzieli takim brzydkim słowem, działa jeszcze przez szereg miesięcy i tworzy rozmaite struktury konspiracyjne. Trzeba powiedzieć, że ten 68 rok jest pod tym względem dosyć szczególny i do jesieni 68 roku działa wiele grup konspiracyjnych. Oczywiście to zjawisko nie było systematycznie badane, ale ze swoich nawet badań archiwalnych, wieloletnich, ja po prostu widzę szereg tych grup, prawda, i Bezpieka o tym donosi, i KC się tym zajmuje, i potem niektórzy z tych ludzi trafiają, są aresztowani. W końcu z tych grup właśnie konspiracji pomarcowej wyłonią się taternicy, prawda, wyłoni się w znacznym stopniu ruch, ale to są tylko, że tak powiem, niektóre fragmenty. Tych grup jest znacznie więcej, one podejmują jakieś akcje ulotkowe, jakieś próby demonstracji, próby przemytu, były najrozmaitsze rzeczy. Uruchamiają jakieś powielacze. To jest ruch, który, jak mówię, dość długo trwa. Proszę Państwa, kilka słów o tej drugiej stronie, która też jest dosyć interesująca. Otóż marzec 68 to jest czas, kiedy właściwie znowu, w przeciwieństwie do innych kryzysów, może z wyjątkiem października, mamy do czynienia z właściwie spluralizowaniem się i w gruncie rzeczy ja bym nawet zaryzykował słowem rozczłonkowaniem i głębokim podziałem, a może nawet częściowo nawet rozpadem aparatu władzy. Dlatego, że jeżeli ten system charakteryzował się przecież silną koncentracją władzy i przekazywaniem dyspozycji gdzieś tutaj z Warszawy w teren i to w końcu w jakimś tam poszczególnej fabryce te decyzje były realizowane, tak marzec pokazuje, że to wszystko wygląda inaczej. Owszem, istnieje jakaś próba centralnej dyspozycji, ale ona działa w sposób szalenie wybiórczy. Osobno pewnej rozmaitej inicjatywy na ogół podejmuje tak zwany aktyw. Aktyw. Pojęcie nieznane wcześniej, raczej związane nie z kierownictwami komitetów wojewódzkich partii na przykład, tylko organizowane na poziomie komitetów dzielnicowych albo części komitetów wojewódzkich. To jest w gruncie rzeczy struktura organizowana po części przez aparat partyjny, ale tylko niektóre jego grupy, po części przez Bezpiekę i właściwie działająca ad hoc, prawda? Scenariusz tego działania aktywu najlepiej znamy na podstawie, prawda, tych wszystkich historii, które wiążą się z wielkim przemówieniem Gomułki 19 marca w sali kongresowej i reakcjami sali na różne osoby, na różne, prawda, sformułowania. Akt aktyw nie jest sterowalny, tak jak to normalnie być powinno w tym uporządkowanym systemie. Aktyw ma własne interesy, aktyw robi własną rewolucję personalną, posługuje się własnym językiem, oczywiście komunistycznym, ale jakby niekanonizowanym, no jakby rewolucyjnym językiem komunizmu, systemu, rewolucyjny język systemu. Inny jednak od tego zrytualizowanego języka przemówień pierwszych sekretarzy. I przy pomocy właśnie tego języka i właściwych sobie działań dokonuje rewolucji w aparacie partyjnym i nie tylko. Bo bardzo niebezpieczną byłoby rzeczą powiedzieć, że czystka antysemicka, czystka, prawda, personalna obejmowała tylko ludzi władzy, jak to często się mówi. Ja zresztą sam to powiedziałem, że wymieniono wiele stanowisk w ministerstwach, ale przecież nie tylko, bo jeżeli, a tu podaję za książką kolegi Dariusza Stoli, do jesieni roku 69 zmuszono później do emigracji, prawda, 500 wykładowców i badaczy, 200 dziennikarzy i redaktorów, 100 muzyków, aktorów i plastyków, 26 filmowców. To przecież wiadomo, że to nie, ci ludzie poprzednio, jak można sądzić, przeszli czystkę w swoich miejscach pracy. Bardzo wielu z nich byli, że tak powiem, napiętnowani, usunięci z rozmaitych stanowisk, lekarze, prawda, ze stanowisk ordynatorów, na przykład takie rzeczy. To było zjawisko istniejące równolegle, więc uderzające, że tak powiem, w ludzi pochodzenia żydowskiego, którzy z aparatem władzy nie mają nic wspólnego. Często są partyjni, to prawda, bo wiadomo było, że jak ktoś kierownicze zajmował, to bardzo często byli partyjni, ale nie musieli nawet być. We w nich, że tak powiem, uderza ta fala, o tym też trzeba pamiętać. Aktyw robi rewolucję bardzo szeroko, nie tylko w samym aparacie władzy. I to jest też rzecz do, że tak powiem, prześledzenia. Jeżeli jest, że tak powiem, po stronie aparatu władzy ów zapalnik, który organizuje tą akcję, nadaje jej ton, wskazuje palcem poszczególne nazwiska w poszczególnych środowiskach, miastach, instytucjach, a następnie próbuje tę akcję koordynować, to jest to oczywiście Służba Bezpieczeństwa. Ogłoszone materiały Służby Bezpieczeństwa, nawet z początków już marca, a nawet jeszcze zanim wybuchł marzec, pokazują, że tak powiem, że są rozsyłane poprzez kanały tejże bezpieki, prawda, informacje, wskazówki, nazwiska osób, które mają być zaatakowane i będą zaraz zaatakowane przez gazety, prawda. Nie chodzi tylko o samych komandosów. Chodzi o pewnych dziennikarzy, chodzi o pewnych artystów. To wszystko jest, że tak powiem, źródłem jest bezpieka. Jednym z zadań naszego Instytutu, jak myślę, byłoby zgłębienie mechanizmu, bo oczywiście my to widzimy w sensie tych pewnych materiałów, znaczy ja to znam na przykład, bo oni przysyłają kopię do KC, ja stąd tam gdzieś, prawda, w archiwach to znajdowałem, ale nie znam drogi wędrówki takich na przykład inspiracji do poszczególnych uniwersytetów i zakładów pracy. Byłoby bardzo ciekawe prześledzić, jak to wyglądało. Od wymyślenia gdzieś w MSW do realizacji na przykład na poszczególnym wydziale Uniwersytetu Warszawskiego, Łódzkiego, Poznańskiego, czy fabryki jakiejś, prawda, Pafawagu, proszę bardzo. Kończę. Proszę Państwa, kończę i, że tak powiem, tylko już w punktach ostatnie słowa. Wśród elementów odmiennych od innych kryzysów to jest to, że proszę zwrócić uwagę, marzec to jest po raz pierwszy użycie telewizji jako kanału wykorzystania propagandowego i ataku. Oczywiście wcześniej z przyczyn technicznych było to niemożliwe. Prócz innych środków oddziaływania, marzec to jest pierwszy, kiedy zostanie wykorzystana szeroko telewizja i potem ona już zostanie, władza to poczuje, jak ona jest ważna i ona zostanie niezwykle wrażliwym narzędziem systemu aż do końca. Marzec tutaj jest jakby pierwszym takim okresem, kiedy ona jest wykorzystana. I może ostatnia rzecz, jeśli chodzi o język walki aktywu, język walki partii w porównaniu do tego, co się działo we wcześniejszych kryzysach. Otóż, proszę Państwa, ja muszę powiedzieć, że mam nieodparte wrażenie, że ten język marcowy propagandy jest w znacznym stopniu zapożyczony i jest rozwinięty oczywiście, ale jest w jakiś sposób zapożyczony ze znanego już w 1956 roku języka natolińczyków. Pewne elementy, które zostaną, prawda, w marcu wykorzystane bardzo szeroko, one już występują w roku 56. Antyinteligenckość, antyżydowskość, pokazywanie palcem na towarzyszy żydowskich, wskazywanie, że owi towarzysze żydowscy są odpowiedzialni za stalinizm i należy ich, że tak powiem, rozliczyć. Operowanie, że tak powiem, przeciwstawienie robotnicy porządni, inteligenci nieporządni i buntowniczy, prawda, skłonni do naśladowania różnych zachodnich miazmatów. Wszystkie te elementy są bardzo aktywne w propagandzie Natolina w 1956 roku. I powiedziałem, że są pewne kontynuacje personalne. Proszę pamiętać, że kierownik Wydziału Administracyjnego KC jeszcze w 1968, Kazimierz Witaszewski, to jest jeden z czołowych Natolińczyków. Oczywiście jego poziom umysłowy, o czym wiemy, prawda, skądinąd, raczej nie skłania do mniemania, że to on inspirował Moczara, bo to raczej chyba byłoby niemożliwe, ale niewątpliwie są jakieś zapożyczenia i są jakieś kontynuacje myślenia w pewnych sferach tego aparatu rządowego czy partyjnego, które w roku 1968 roku znajdą, jakby sobie przypomną ci ludzie ten język, te schematy, no i je znakomicie udoskonalą, prawda, rozwijając pewne wątki niezwykle twórczo, oczywiście wątek antysemicki przede wszystkim. Proszę Państwa, to już rzeczywiście kończę w tym momencie. Chcę tylko powiedzieć na sam koniec, że oczywiście nie powiedziałem tutaj o wszystkich elementach, to nie jest tak, że innych nie zauważam i myślę, że to, co jest szalenie ważne, jeśli chodzi o to, że IPN powstał, to jest między innymi to, że mając te materiały bezpieki i zarówno sprawozdawcze, i zarówno takie, które pozwalają otworzyć mechanizm działania tego systemu, mamy szansę zrobić ogromny krok naprzód w badaniach nad marcem. Ogromny. Powiedziałbym, że milowy. Dziękuję bardzo.